Teraz powinniśmy się słyszeć. Tak, teraz się słyszymy. Kulturalnie nas wyłączyłem, żebyśmy nie gadali, jak jest plansza i zapomniałem. Czyli jeszcze raz, witam was bardzo serdecznie i witam naszą gościnę. Widzę, że ktoś zwraca uwagę na feminatyw, którego użyliśmy bardzo świadomie. Katarzynę Czajkę-Kominiarczuk i będziemy dziś rozmawiali o jej nowej książce Seriale do następnego odcinka. Ale zanim o książce i tak dalej, to jak zauważyliśmy ze znajomymi, że wychodzi twoja książka, to pierwsze pytanie, które nam się nasunęło, kiedy ona to robi wszystko? Kiedy ona ogląda te seriale? Mam cię w znajomych na Facebooku, obserwuję twój profil i ty też posty wrzucasz tak średnio raz na godzinę, jak śpię, jak nie śpię i tak dalej, a w międzyczasie jeszcze napisałaś książkę. Jak wygląda twój dzień? Wydaje mi się, że główną, jakby muszę zdradzić jedną sprawę, wydaje mi się, żeby uspokoić was wszystkich. Dłuższą dobę. Tak, ja mam po prostu zmieniać czasu, wydało się. Nie, prawda jest taka, że ja pracuję zawodowo na pół etatu. I choć może się to wydać drobną różnicą, to jednak mam 2,5 dnia w tygodniu, które mogę przeznaczyć na całą moją pozostałą działalność, co oznacza, że na przykład mam taki dzień jak poniedziałek, gdzie bardzo często oglądam w ciągu dnia seriale, tak kiedy wszyscy inni grzecznie pracują na utrzymanie, to ja oglądam seriale, więc to jest odpowiedź trochę na pytanie, skąd mam tyle czasu. Natomiast mam też wrażenie, że to trochę wynika z tego, że ja rzeczywiście jestem osobą, która jest po tylu latach pisania dosyć dobrze zorganizowana, więc jeśli danego dnia pracuję, no to jak wracam z pracy, to nie zajmuję się odpoczynkiem, tylko siadam do komputera, piszę wpis albo piszę coś, co jest w danym momencie ode mnie wymagane, a potem spędzam wieczór albo z książką, albo z serialem. Ja bardzo nie mam dobrej etyki snu i chodzę spać dużo później niż bardzo wiele osób, ale mogę sobie na to pozwolić, bo właśnie nie chodzę codziennie do pracy na 8, więc mam kiedy odespać, że się tak wyrażę. Myślę też, że nie byłoby tej książki, akurat tej jednej konkretnej, jak gdyby nie poprzedni lockdown, rok temu, ponieważ ta książka była właśnie kończona w miesiącach lockdownu. To było tak, że ja promowałam moją poprzednią książkę o Oscarach bardzo intensywnie, bo luty, początek marca, to jest sezon Oscarowy. Jeździłam po całej Polsce, promowałam moją książkę, wróciłam do domu, usiadłam i powiedziałam mojemu mężowi: Mateusz, ja nie chcę się nigdzie ruszać przez najbliższe pół roku. Tydzień później był lockdown. To wszystko nie. Przepraszam, tak to mam ja, przepraszam, najmocniej przepraszam. No ale w każdym razie to dało mi dużo więcej czasu, bo nie chodziłam na spacery, nie wychodziłam z domu i podczas kiedy wszyscy, nie wiem, piekli chleb, układali puzzle czy robili co innego, to ja kończyłam moją książkę. Natomiast wydaje mi się, że prawdą jest też to, że to wymaga pewnej dyscypliny nie tylko w napisaniu, zwłaszcza tej książki, wymagało dyscypliny nie tylko w pisaniu, a też w oglądaniu. I to jest trochę tak, że przez to, że ja prowadzę tego bloga o popkulturze i prowadzę go od 12 lat, to wyrobiłam sobie trochę taką dyscyplinę, że muszę obejrzeć serial, jeśli jest na przykład to serial, o którym wszyscy mówią. To nie jest cierpienie, spokojnie, nie cierpię, ale mam takie poczucie, że po prostu nie marnuję za bardzo czasu na inne rzeczy. A jeszcze na sam koniec muszę dodać dwie rzeczy, które może kogoś pocieszą. Nie gotuję, na całe szczęście, i mam w mieszkaniu straszny bałagan, więc być może to też jest odpowiedź na pytanie, kiedy znajdę na to wszystko czas. To później może pokażemy otoczenie. Nie. Oni sądzę, żebym wygrał chyba. A nie masz, to czy inaczej, to układasz sobie dzień i na przykład ten poniedziałek, który zakładam, że masz wolny, tak? Z tego co zrozumiałem. To znaczy nie idę do pracy, słowo wolny jest tutaj bardzo... No, w tym sensie, wolny od pracy tej zarobkowej, w tym sensie. To masz tak, że wstajesz 8 do 9 kawa i śniadanie i od 10 do 15 oglądasz seriale? Jest tak to ułożone? To znaczy nigdy nie wstaję o 8, jeśli ktoś tego ode mnie nie wymaga, nie. Powiedzmy wstaję tak o 10, zjadam śniadanie i mam coś takiego, że na przykład wiem, że koło 16, 17 powinnam już mieć o czym zacząć pisać, ponieważ ja jestem osobą, która najlepiej mi się pisze po południu. Są ludzie, którzy mają różne preferencje, mi się najlepiej pisze po południu, a w ogóle idealnie pisze mi się w nocy, bo wtedy nic się nie dzieje, w związku z tym nikt niczego ode mnie nie chce, w związku z tym mam święty spokój. W związku z tym zwykle właśnie tak między do 15 i 16 albo oglądam jakiś film, albo oglądam serial, albo coś czytam,
Potem powiedzmy godzinę piszę, dwie godziny, a potem znowu albo coś oglądam, albo coś czytam, albo piszę co innego. Więc to nie jest tak, że mam jeden taki stały tryb dnia, nie jestem żeromskim, żeby zawsze skończyć dzień z taką samą ilością stron, ale byłam i zawsze jestem tak całkiem dobra w planowaniu, okej, dobra, książka ma tyle i tyle mieć rozdziałów, mam umowę na tyle i tyle arkuszy, mniej więcej dany arkusz pisze tyle i tyle, no to w takim razie powiedzmy dwa dni w tygodniu będę robiła research, do tego wypisywała sobie takie uwagi, takie zagadnienia, które mnie interesują, trzy dni będę pisać, tak? Po tygodniu mam już wstępną wersję i od tej wstępnej wersji mogę się odbić, mogę ją uzupełnić, poprawić, zmienić, ale mniej więcej tak planuję pisanie, to znaczy staram się rozkładać to na mniejsze zadania, ale jednak gdzieś nie idę na żywioł, tak? Nie piszę na zasadzie takiej, okej, to dzisiaj napiszę książkę. Nie, tylko mam takie bardziej, nawet mogłabym, jakbym znalazła, miałam taki kalendarz właśnie z miesięcy, kiedy pisałam tą książkę, gdzie nie miałam żadnych zobowiązań wypisanych, tylko hasła, którego dnia będę pisała który rozdział. Wspomniałaś o tym, że nie ma tak, że się męczysz przy tych serialach, które musisz oglądać, ale nie ma tak, nie było takich historii, że nie wiem, że ten pierwszy sezon, żeby mieć odfajkowane, bo wiesz co, musisz znać. To wygląda trochę tak, że ja nie jestem osobą, która by się zmuszała do czegokolwiek, w związku z tym bardzo często jestem w stanie się przyznać, że czegoś nie widziałam, bo się nie przemogło. Na przykład jest taki serial Supernatural, który powinnam znać, bo to taki kultowy serial, który ma niesamowicie wielki fandom, ale po 8 odcinku doszłam do wniosku, że mam za krótkie życie, żeby to oglądać, zwłaszcza, że hasło brzmi, ten serial robi się dobry w 4 sezonie, a to był 8 odcinek pierwszego sezonu. Natomiast jakby przez to, że tak dużo o serialach piszę i przez to, że mam taką świadomość, że zawsze mogę coś z tym zrobić, zawsze mogę do tego jakoś podejść. Nawet jeśli serial mi się nie podoba, czy mnie nie bawi, to mam wtedy takie podejście, okej, dobra, to napiszę, dlaczego mi się nie podoba i dlaczego mnie nie bawi. I wtedy to jest dla mnie taka fajna motywacja. Przy czym to nie znaczy, że każdy serial, który zaczęłam oglądać, skończyłam. Ja mam założenie, że nie powinniśmy myśleć o oglądaniu seriali, czy nawet o czytaniu książek, jako o takim absolutnym zobowiązaniu, tak? To autor czy twórcy muszą nas przekonać do siebie, więc ja jestem osobą, która nie czyta książek do końca i nie ogląda seriali do końca, jeśli nie znalazłam niczego, czym autor by mnie zainteresował, tymczasem tym, co mnie zainteresuje, jest to, że coś jest tak złe, że aż nie można uwierzyć, że to powstało. Więc tak, ale jeśli coś jest takie ani dobre, ani złe i w ogóle do mnie nie przemawia, to się nie zmuszam. To ja nie zmuszałem się, czytając twoją książkę. To dobrze. I to ja nie jestem maniakiem seriali. Nie wiem, czy to brzmi jak jakieś wynurzenie. Ale na przykład czytając twoją książkę, zdałem sobie sprawę, jak wiele seriali oglądałem już mimo wszystko. Jak wiele znam, bo słyszałem o nich na ulicy, jakby bez problemu odnajdywałem się w tych wszystkich, no może nie we wszystkich tytułach, ale spokojnie te przykłady, które dawałaś, były tym, w czym mogłem sobie wybrać i sobie pożonglować. Zacznijmy od konceptu na książkę. No to zaczął się ten lockdown i stwierdziłaś, że piszesz książkę. Nie, dużo wcześniej. Koncept powstał dużo wcześniej. Tak naprawdę po Oscarach rozmawiałam z wydawnictwem i zastanawialiśmy się, o czym mogłabym napisać. I padło w wydawnictwie taka myśl, że nie ma takiej książki o serialach nowszej w Polsce. No i tylko kwestia polega na tym, że książka o serialach to brzmi jak książka o wszystkim, przynajmniej dla mnie. W związku z tym zrobiłam sobie taką mapę myśli, bo pamiętam, do dzisiaj miałam taki wielki karton A4 czy tam A3, gdzie wypisałam wszystkie możliwe podejścia do seriali, hasła, problemy, tytuły, zjawiska, pojęcia. Zrobiłam tą mapę myśli, przyniosłam to na takie spotkanie i powiedziałam, dobra, to jest coś, z czego możemy wybierać i w którą stronę chcemy iść. I dosyć szybko, jak zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, to doszliśmy do wniosku, że chcemy pójść w stronę książki, która właśnie nie będzie dla maniaków serialowych, która może coś podpowiedzieć osobom, które seriale uwielbiają i w ogóle spędziły całe życie oglądając kolejne odcinki, ale będzie raczej dla osób, które żyją w tym świecie, gdzie seriale są ważne, gdzie seriale są dyskutowane i oglądane, ale jednocześnie nigdy jakby nie sięgnęły głębiej, tak? Nigdy nie przysiadły, żeby zastanowić się, co znaczą konkretne pojęcia, kto te seriale robi, dlaczego.
tak, żeby to oglądanie seriali po lekturze tej książki było troszkę bardziej świadome. I na przykład między innymi dlatego ja tak dobierałam te przykłady, przynajmniej tak się starałam, żeby to były takie przykłady, które przemówią nie tylko do osób właśnie takich mocno zaangażowanych, ale takich, które po prostu żyją w tej kulturze serialowej, wiesz, bo my wszyscy w niej dzisiaj żyjemy. Bardzo trudno ominąć w ogóle jakikolwiek serial. I taka była myśl i, tak, i ja zaczęłam jakby wtedy nad tą książką myśleć, jakby podchodząc do takiej książki popularno-naukowej, zawsze jest dokładnie ta sama kwestia, to znaczy trzeba więcej przeczytać niż się napisało. No bo jednak mimo wszystko jest taki punkt wyjścia, że ja w sumie mało w tej książce wymyślam, więcej referuję, tak? I to oznaczało, że spędziłam jakieś 2-3 miesiące czytając o serialach, głównie anglojęzyczne rzeczy. I dopiero jakby proces samego pisania książki jest jakby końcówką tego całego procesu przygotowywania się do pisania książki. I oczywiście ja robię potem taki bardziej szczegółowy research do kolejnych odcinków, chciałam powiedzieć, kolejnych rozdziałów. Ale najpierw muszę się dosyć dużo naczytać, żeby na tym budować jakby nawet, to jest tak, żeby móc opowiedzieć anegdotkę, trzeba bardzo dużo wiedzieć wcześniej, żeby ją wyłapać. Więc jakby oddzieliłabym sam akt fizycznego pisania książki, który rzeczywiście przypadł na te miesiące covidowe, od takich przygotowań do pisania, bo one trwały dłużej i one trwały właściwie pół roku, ponad trochę pół roku, to znaczy zaczęły się wcześniej, tylko no ja jeszcze miałam po drodze fakt, że jakby dostałam tę propozycję napisania tej książki i jednocześnie wydawnictwo zapytało mnie, czy bym uzupełniła Oscary, czy miałam książkę Oscary, więc miałam tak jakby dwie książki naraz, co mi się zdarza drugi raz w życiu w ogóle, jakby ja się nie umiem powstrzymać, więc tak to wyglądało i w ogóle tak myślę, że to też jest warto powiedzieć, że w przypadku książek, które są, no w przypadku powieści też, ale zwłaszcza w przypadku książek popularno-naukowych, bo ja za taką książkę uważam, jakby no, jest to ten rodzaj mniej więcej publikacji, no to jednak te przygotowania do pisania zawsze są dużo dłuższe niż samo pisanie. Więc książka fizycznie powstała w czasie lockdownu, ale myślę o niej i te takie procesy przygotowawcze trwały parę miesięcy. To ja nie wiem, czy teraz powiem Ci komplement, nie, ale wydaje mi się, że tak, że ta książka jest spokojnie takim podręcznikiem, że może być również wykorzystywana w środowisku akademickim do tego typu nauki, no nie ma przepisów, nie? To jakby pewnie wydawnictwo to zabrało, ale ma taką wiedzę i podstawową, i terminologiczną, która może do tego służyć, a przy tym jest napisana takim językiem, że właśnie spokojnie może trafić do szerokiego grona i być czytana właśnie nie w środowisku akademickim. To bardzo miłe. Akurat kwestia przepisów to jest moja własna decyzja. Ja ją podjęłam jakiś czas temu, kiedy się w ogóle zastanawiałam nad tym, jaką formę chcę, żeby przejmowały moje książki i doszłam do wniosku, że właśnie w literaturze polskiej, takiej powszechnie dostępnej, bardzo brakuje takich lekkich książek popularno-naukowych, które same w sobie nie muszą być, mogłyby być takim punktem wyjścia. Ja w literaturze anglojęzycznej jest tego bardzo dużo. Jest dużo takich właśnie książek o filmie, o serialu, o zjawiskach kulturowych, które są takie właśnie bez przypisów, napisane bardzo często takim luźnym tonem, takim tonem eseju albo takim personalnym tonem i one nie służą tego, żeby były jedyną książką, którą ktoś przeczyta na ten temat, tylko żeby były punktem wyjścia, żeby potem można się było tego odbić i przeczytać więcej. I właśnie w to celowałam, tak? To znaczy myślę sobie, że gdyby ta książka miała przepisy, to prawdopodobnie, a mogłaby mieć spokojnie przepisy, bo jakby fakty, które podaję, mają swoje źródła, to prawdopodobnie dla części osób byłaby już troszeczkę za bardzo taką publikacją, przy której by się źle może czuli, może nie poczytaliby jej tak dla rozrywki, ale ja cały czas jakby miałam przed oczyma kogoś na przykład bardzo młodego, kto sięga po taką książkę, czyta ją dla przyjemności, dowiaduje się pewnych rzeczy i to budzi w nim jakąś iskrę, żeby poczytać więcej. Natomiast jeśli przeczytają ją osoby, które, nie wiem, zajmują się tym akademicko, to będzie mi bardzo miło. No zobaczymy. Największym sukcesem książki nie jest to, jak ma przepisy, ale jak trafi do przepisów. Wspomniałaś kilka razy o researchu. Jak on tu wyglądał? Bo na przykład tych anegdot jest mnóstwo. Których ja nie znałem, a też gdzieś tam żyjąc na Facebooku wyskakuje mi cała masa, a tutaj było ich znacznie więcej. Czytałem na głos z koleżanką w pracy i też super zdziwieniem. To jest połączenie bardzo wielu rzeczy, to znaczy możliwość pojawienia się niektórych anegdot wynika z tego, że ja siedzę od kilkunastu lat w świecie kultury popularnej i mam bardzo dobrą pamięć. W związku z tym bardzo często pamiętam, że o czymś czytałam albo że coś było wspomniane.
nieocenionym źródłem do anegdot są wszelkiego rodzaju komentarze do, na DVD, do produkcji, czy spotkania na festiwalach poświęconych serialom, gdzie są panele z twórcami, którzy opowiadają różne rzeczy o robieniu seriali, niekoniecznie, które potem trafiają do jakiejkolwiek spisanej formy. No ale oczywiście jednym z elementów, który był no absolutnie kluczowy, był fakt, że po prostu na każdy jeden rozdział przeczytany w tej książce przeczytałam, nie wiem, 30-40 artykułów poświęconych danemu zagadnieniu w internecie. I to było od stron internetowych, które zbierają ciekawostki, po artykuły naukowe po prostu publikowane w sieci, które są poświęcone zjawiskom związanym z serialami. Więc wydaje mi się, że tutaj ten research to jest takie połączenie. Z jednej strony to jest coś, że ja pamiętam, że coś takiego było i zaobserwowałam to w danym serialu, czy pamiętam, że było to na przykład, kiedy czytałam o tym serialu, kiedy go oglądałam, bo ja bardzo lubię sobie poczytać o serialach, które oglądam, a z drugiej strony było to tak by już nastawione, prawda, na konkretne wyszukiwanie w sieci, bo jednak mimo wszystko korzystałam z książek, ale sieć była moim, no chcąc nie chcąc, głównym źródłem, no bo pisałam o serialach amerykańskich i tutaj musimy się posługiwać, no niestety, trudno gdzieś pójść i zapytać. No i też chciałabym powiedzieć, że być może jakby skuteczność tego researchu wynika też z faktu, że ja to robię zawodowo, tak? No, moja praca w Tygodniku Polityka, poza tym, że jestem archiwistką, polega na tym, że jestem researcherką, więc ja się śmieję, że mam w moim palcu profesjonalną obsługę Google, jak ja to mówię. I wiem, jak znaleźć rzeczy, które być może nie wyskakują od razu i mam do tego dużą cierpliwość. Więc to są takie jakby, na pewno nie byłoby tego tak dużo, gdybym ja sama nie siedziała tak dużo w świecie seriali od tylu lat, bo wtedy sama bym nie nabrała jakiejś takiej mojej własnej wiedzy, a z drugiej strony no, wynika to z tego, że po prostu wiem, jak szukać. Pierwszy rozdział to twórcy. To już przechodzimy do koncepcji twojej książki. I tutaj pojawiają się trzy takie główne osie. Showrunnerzy na początku, później scenarzyści, później aktorzy. Czemu taki dobór? Na przykład brakuje reżyserów, jakbyśmy chcieli, no choć pojawiają się oczywiście w międzyczasie. I czemu w takiej kolejności? Wydawało mi się, że absolutnie kluczowe jest na samym początku. Jakby nie da się mówić o współczesnych seriach, nie rozmawiając o showrunnerach. Jest to jakby absolutny fenomen tego, jak dzisiaj mówimy o serialach. I też wydaje mi się, że tak jak powiedziałeś, nie ma reżyserów. No dlaczego nie ma reżyserów? Bo reżyser nie jest najważniejszy w serialu. Najważniejszy w serialu jest showrunner. I chciałam zacząć właśnie od tych ludzi, którzy są najważniejsi, o których mówimy, bo o showrunnerach się dużo mówi. I korzysta się z tego pojęcia, jakby ono było oczywiste, a ono nie jest oczywiste. I ono nie jest nawet oczywiste, jak zaczyna się czytać o nich po angielsku, gdzie to powinno być oczywiste. I dla mnie to było bardzo ciekawe, kiedy jakby starałam się wyłuskać tak naprawdę, kim jest showrunner, a kim nie jest przy serialu, bo też bardzo często, jak na przykład mamy serial wykreowany przez, czyli created by, to uznajemy, że to jest showrunner, a to nie zawsze jest ta sama osoba i w ogóle nie ma w napisach początkowych serialu, ani końcowych, stanowiska showrunnera. Potem przyszłam do scenarzystów, bo pomijając fakt, że scenarzyści są kluczowi w świecie seriali, to wydało mi się to bardzo ciekawe, to zagadnienie strajków scenarzystów, bo to jest bardzo dobry przykład tego, co nam czasem umyka, to znaczy tego, jak ludzie pracujący nad serialami, mając swoje problemy wynikające ze specyfiki ich pracy, wpływają na to, jak wygląda te historie, które oglądamy, na sukces niektórych seriali, ale też był to taki świetny przyczynek do opowieści o tym, jak bardzo telewizja i seriale, które się z niej wywodzą, są uzależnione od zmiany nośnika, na których go oglądamy, bo to tak naprawdę jest historia o kolejnych przełomach w telewizji i w nośnikach i o tym, gdzie te seriale oglądamy, jak to wpływa na ludzi, którzy je tworzą. Aktorzy są na końcu, nie dlatego, że uważam, że bez aktorów nie da się zrobić serialu, tylko chciałam właśnie na początku wprowadzić jakby czytelników w takie myślenie, okej, dobra, zajmiemy się nie tylko tym, co jest przed kamerą, ale też tym, co jest za kamerą, prawda? Będziemy się starali spojrzeć na obie strony. No i też nie ukrywam, że te dwa rozdziały, które są o aktorach, one są troszkę lżejsze jednak mimo wszystko gatunkowo, zwłaszcza mój ukochany rozdział o tym, jak kontuzje aktorów i ciąże aktorek wpływają na fabułę serialu, ale jakby całym pomysłem, który stał za tym rozdziałem, to było uświadomienie widzom, jak dużo rzeczy, które są czymś więcej niż tylko ktoś miał taki pomysł, ktoś chciał opisać taką historię, wpływa na to, jaki jest ostateczny kształt serialu.
No bo to trochę tak jest w tym rozdziale, że dowiadujemy się, że to, kto jest producentem, to kto jest scenarzystą, to co się dzieje w prywatnym życiu tych ludzi bardzo często wpływa na to, co ostatecznie oglądamy w serialu, który przyjmujemy jako jakąś taką spójną całość, która, prawda, od początku została zaplanowana. Wcześniej. Powiedziałaś to teraz, że scenarzyści są jednym z ważniejszych elementów tej całej układanki, ale to właśnie, co pojawia się w twoim rozdziale, to to, że są jakby największym chłopcem do bicia przez wytwórnie, przez producentów, jakby takim pierwszym elementem, który jest pomijany. Tak, to jest niesamowite do pewnego stopnia, jak bardzo sytuacja scenarzystów jest niepewna i jak bardzo scenarzyści często są pierwszymi, którzy właśnie tracą na tym, co się dzieje. Wydaje mi się, że to wynika trochę z jakiegoś założenia, że każdego scenarzystę można zastąpić, ponieważ bardzo często nad serialami pracuje grupa scenarzystów, więc jeśli się tobie nie podoba, jest 10 na twoje miejsce, tak? Bo nie wiem, dlaczego, dużo trudniej jest zastąpić aktora, jest dużo mniej reżyserów niż scenarzystów, a wydaje mi się, że jest takie poczucie, że każdy może napisać coś do telewizji, tak, po odpowiednim przeszkoleniu, zwłaszcza jeśli ma jakieś tam wcześniej wytyczone elementy. No i to też wynika, prawda, z różnego rodzaju siły przebicia związków zawodowych w Hollywood, no bo to jest cały czas tuż przy Hollywood. I to są różnego rodzaju kwestie związków zawodowych. Ja tutaj muszę dodać na marginesie, że to jest rzecz, która mnie fascynuje, to znaczy związki zawodowe twórców kinematografii, i to jest mój konik w ogóle. Ja się tym zajmuję naukowo, jeśli chodzi o w odniesieniu do polskiej kinematografii w dwudziestoleciu międzywojennym. Więc dla mnie to jest najciekawszy w ogóle wątek ze wszystkich, tak? Jak te wzajemne relacje różnych związków zawodowych i ich możliwość przebicia się i negocjowania ma wpływ na sytuację różnych grup zawodowych. Mam wrażenie, że być może jestem z dwóch osób, które to w ogóle interesuje, ale dla mnie to było, ja się tak uwielbiałam pisać ten rozdział, bo on miał tyle ciekawych wątków. O mój Boże, ten strajk scenarzystów się nie udał, bo inny związek zawodowy producentów i reżyserów podpisał umowę z tymi dystrybutorami wcześniej. Dla mnie to było tak jak thriller, to czytałam w ogóle, więc pisałam to w ogóle i czytałam o tym i oglądałam o tym, więc taki wątek, powiedziałabym, poboczny, który pokazuje, co mnie interesuje w tej książce. Rozumiem, że możemy się spodziewać kiedyś niszowej książki o związkach zawodowych. Ja na razie piszę artykuły naukowe o tym, więc niedawno wyszedł mój niszowy artykuł o stosunkach polsko-żydowskich, związkach zawodowych, kinematografii polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym i pisanie go było czystą przyjemnością. Mam wrażenie, że 3 osoby w Polsce, które to interesuje, są bardzo zainteresowane. Ja przeczytam, gdzie go można zdobyć. Wyszedł w takim tomie poświęconych stosunkom polsko-żydowskim wydawanym przez Żydowski Instytut Historyczny. Dosyć niedawno, więc wiesz, możesz przeczytać i dowiesz się mnóstwa ciekawych rzeczy. W kolejnym rozdziale piszesz o streamingu, przed czym nie dało się jakby uciec i to, co wzmogło nasze myślenie o serialach i co w zasadzie podczas tego lockdownu jeszcze bardziej spowodowało potrzeby twojej książki na rynku. I zadam takie pytanie, które zawsze się pojawia w kontekście książek i e-booków i innego rodzaju mediów, które wchodzą i zastępują. Czy seriale telewizyjne znikną za x lat na rzecz tych streamingowych? To jest pytanie, na które jest trudno odpowiedzieć jednoznacznie, dlatego że co to znaczy znikną? Musiałaby zniknąć telewizja, żeby one zniknęły. Czy zniknie tradycyjnie pojmowana telewizja? Długo jeszcze nie. Natomiast czy znikną seriale, które mają dystrybucję wyłącznie w telewizji? Trochę tak, dlatego że dzisiaj właściwie każda jakby musimy sobie zdać sprawę, że wszystkie te stacje ogólnodostępne amerykańskie, czyli ABC, NBC i CBS, mają już swoje platformy. ABC to jest Disney Plus, bo ABC należy do Disneya, NBC ma Peacock, a CBS jest w ramach Paramount Plus. To, że one są niedostępne teraz w Polsce, wszystkie 3. Więc już dzisiaj te seriale są tak naprawdę serialami, które być może są wyprodukowane przez telewizję, a właściwie przez studia, które produkują dla telewizji, ale w istocie mają swoją równoległą dystrybucję online. I tego już właściwie, i moim zdaniem rzeczywiście tego nie będzie, że nie będzie już seriali, które nie będą miały dystrybucji online.
Co nie zmienia faktu, że ja nie wierzę, żeby szybko zniknęła telewizja, bo nawet jeśli 60 czy 70 czy procent osób w Stanach ma dostęp do jakiejś platformy streamingowej, to i nie do każdej, i też telewizja jakby zapewnia nam dużo innych rozgrywek, no i będą te seriale się pojawiały w telewizji. Natomiast obecnie odchodzimy od tego, że istnieją seriale, które nie mają dystrybucji online. I to nawet Polski dotyczy, tak? No, seriale, które produkuje TVN, pojawiają się od razu na playerze. Ja nie mam skłonności do oglądania TVN-u, ale oglądam, na przykład obejrzałam ostatni odcinek serialu na playerze, jakby było dla mnie oczywiste, że on tam jest. TVP też ma swój VOD, tak? VOD TVP działa jak najlepiej i jeśli będę oglądać, nie wiem, Osiecką, jak się zbiorę i przemogę, to będę ją oglądać na VOD, więc to jest trochę tak, że jakby dzisiaj już nie ma seriali bez streamingu, ale to dlatego, że stacje telewizyjne mają własne platformy streamingowe. I myślę, że w przyszłości będzie dochodziło chyba do większej konsolidacji. Podejrzewam, że jesteśmy obecnie na takim etapie, gdzie tych platform jest bardzo dużo, ale w przyszłości podejrzewam, że będzie ich mniej, będą bardziej skonsolidowane, ale nie podejrzewam, żeby kiedykolwiek powstała jedna mega platforma, która nam zastąpi i telewizję, i nie wiem, posiadanie wszystkich abonamentów Netflix, HBO, Amazon Prime i innych. Z komercyjnego punktu widzenia by się nie opłacało, jakby wszystkie były w jednym. Tak, tak. Więc... Z tej strony tak, to jest ich za dużo. Mi się wydaje, że player w ogóle już jest płatny, ten TVN. Tak, tak, player jest płatny. On kiedyś nie był chyba i teraz już jest. To jest nowość, znaczy player przeszedł w bycie platformą streamingową po prostu dla Polski. I był tak, że miał taką opcję bezpłatną, dzisiaj jest płatny i zresztą jak się stał płatny, to bodajże wyprzedził Netflixa w Polsce w pewnym momencie, jakby ludzie kupili dostęp, bo tam był za darmo na początku. Ale wydaje mi się, że to jest rozsądne posunięcie, bo też TVN zaczął robić serial tylko na playera i to już jest taka jakby nowa jakość, że się tak wyrażę. Dobra. Sprawdzam kolejny. Gatunki, o gatunkach. Jaki był dobór gatunków? Bo wydaje mi się, że nie wszystkie dało się ująć, ale są te kluczowe. I jeszcze jedno przy tym, albo to będzie pierwsze, bo się od tego zaczynają te gatunki. Czy ty nie lubisz sitcomów? Nie, ja uwielbiam sitcomy. To jest mój ukochany gatunek. To jest mój absolutnie ukochany gatunek telewizyjny. Mam wrażenie, że moim największym problemem jest to, że nie zostało mi już sitcomów do obejrzenia. Ja oglądam sitcomy amerykańskie, brytyjskie, polskie, po prostu pokaż mi sitcom, jak go obejrzę. Jest jakby... I być może dlatego ten rozdział brzmi tak krytycznie, bo ja autentycznie nazwałabym siebie koneserką sitcomów. Ja uważam, że to jest jeden z najciekawszych gatunków telewizyjnych, najstarszych. Jeden z takich gatunków, który potrafi połączyć ze sobą rzeczy kompletnie banalne i zabawne, a jednocześnie przełamywać bardzo dużo stereotypów i oswajać ludzi z pewnym myśleniem. I jest to także taki gatunek, do którego ludzie wracają. Pomyśl sobie, że ludzie niekoniecznie wracają do seriali kryminalnych sprzed 20 lat, a na pewno nie uważają ich za swoje ukochane seriale, bo te seriale się starzeją. Sitcom sprzed 20 lat, sitcomy z lat 90. obecnie są naprawdę niesamowicie popularne, czy to są Przyjaciele, czy w Stanach Zjednoczonych Frasier, czy Kroniki Seinfelda. Ludzie to oglądają. Nie ma drugich takich programów telewizyjnych, które ludzie by oglądali po tylu latach, więc nie. Więc ja... Właśnie ten jeden wiekowy taki, o którym piszesz. Ja na przykład Przyjaciół oglądałem z moją 11-letnią córką i ona też miała ubaw po pachy, nie zwróciła uwagi na przykład na to, że oni nie mają telefonu. To czy to w ogóle było nieistotne właśnie, to o czym mówimy, nie, że to jest na tyle odległe w czasie, że nie ma tych takich funkcjonalności, które dzisiaj mamy. A druga rzecz, którą piszesz... No dodając takie prawdopodobnie, bo to gdzieś tam się pojawia, to, że posiadanie sitcomów na swoich platformach będzie tym, co pozwoli tym platformom się utrzymać streamingowym. Tak, to jest bardzo ciekawe, bo zawsze kiedy myślimy o platformach streamingowych, bardzo dużo się mówi o tych prestiżowych produkcjach. I jakby porównując to do statku, każdy statek musi mieć jakieś dociążenie, żeby się nie wywrócił. I tym, co ludzie naprawdę... szukają, jakby jak obejrzą już tego Wiedźmina, Stranger Things i inne rzeczy, no te programy, które mogliby oglądać regularnie, do których mogliby wracać, które mogłyby lecieć w tle, i to są sitcomy. I to jest niesamowite, bo na przykład najpopularniejszym serialem w zeszłym roku na platformach streamingowych w Stanach Zjednoczonych było The Office, czyli wieloletni sitcom o banalności życia biurowego. I dzisiaj te wieloletnie, bo to jest jeszcze jedna kwestia, bo oczywiście platformy streamingowe mogą robić własne sitcomy i to robią, na przykład Netflix
dosyć regularnie robi własne sitcom. Tylko problem polega na tym, że te sitcomy nie mają jeszcze takiego... Po pierwsze, nie za bardzo sitcom zgrywa się z tą formułą wszystkie odcinki naraz, bo ludzie jakby wtedy nie mają takiego czasu, żeby się przyzwyczaić do bohaterów. A po drugie, nie sposób nadrobić tego, co jest jedną z największych sił tych starszych sitcomów, to znaczy, że one mają kilka sezonów, tak? Czyli, że możemy usiąść i spędzić nie godzinę, dwie, ale po prostu całe tygodnie z bohateriami. To chyba z 8 sezonów chyba naraz wypuścić, a nie jeden. Tak, otóż to. No, a w związku z tym jakby bardzo wyraźnie widać, że tego nie są w stanie zrobić platformy streamingowe, po prostu jakby fizycznie nie są w stanie w jednej chwili mieć 8 sezonów serialu, ale mogą kupować starsze sitcomy i mogą nimi przyciągać widzów. No i niesamowite jest po prostu, jak był targi o przyjaciół, tak? 400 milionów dolarów za przyjaciół. Serial, który będzie miał niedługo 30 lat, za kilka lat, więc jakby... To jest niesamowite, czy to, ile zapłacił Netflix za Kroniki Seinfelda do dystrybucji, właśnie jak dystrybucja The Office jest czymś niesłychanie ważnym, jakby jak się przerzucają te różne platformy, więc to jest dla mnie fascynujące, bo to są właśnie te seriale, dla których ludzie zostają. Przychodzą dla Wiedźmina, dla Stranger Things, dla, nie wiem, tych wielkich produkcji, które są niesamowicie popularne, ale zostają dla sitcomów. Zostają dla tych seriali, które takie przytulają i są śmieszne i można je oglądać, jak się wróciło z pracy i nie ma się na nic ochoty. Tutaj w komentarzach dwie osoby nam zwróciły uwagę, że nie mamy racji, że się nie zestarzały, ale ty też o tym piszesz, tak. że te elementy widać w kulturowych choćby częściach, tak? Czyli... Tak, tak, nie, absolutnie. Znaczy ja nawet jakby, i to piszę w książce, i mam taki dosyć duży wpis na blogu o tym, że na przykład przyjaciele się pod pewnymi względami niesamowicie zestarzali i był taki moment, kiedy przyjaciele trafili na Netflixa i mieli jakby Gen Z, czyli ta generacja po milenialcach odkryła przyjaciół i zaczęła się taka bardzo mocna, krytyczna analiza tego serialu i pod względem wzorców kobiecości i męskości, pod względem tego, że tam jakby ten serial jest w ogóle bardzo jednolity rasowo i że ta reprezentacja mniejszości seksualnych jest tam bardzo problematyczna pod wieloma względami, ale jednocześnie on się potrafił zestarzyć obyczajowo, ale nie do końca. Na przykład tym, co przyciąga wciąż ludzi do przyjaciół, to jest ta wizja rodziny złożonej z osób, które sobie wybieramy. To, że bohaterowie jakby są w takim dziwnym wieku swojego życia, że już są dorośli i wszystko im wolno, ale jeszcze nie do końca wiedzą, co zrobią ze swoim życiem. Niektóre dowcipy po prostu są śmieszne, bo są śmieszne. Więc to jest z jednej strony tak, że pojawia się bardzo dużo takiej krytyki, zresztą ja o tym piszę w książce, ale z drugiej strony ludzie wciąż to chcą oglądać, wciąż szukają komfortu w tym, że sitcomy bardzo często pokazują pewne ważne elementy w życiu człowieka, które możemy przeżywać razem z bohaterami, czy to właśnie szukanie pracy, szukanie miłości, narodziny dziecka, zakładanie rodziny, podejmowanie ważnych decyzji życiowych. No właśnie, nie jest tak, że sitcomy, to czy inaczej, jest tak pewnie, ale ty to pewnie rozwiniesz, że sitcomy... Przez to, że ja też lubię sitcomy i ty lubisz sitcomy, to widzę, że schodzimy na sitcomy. Że to jest jakiś wiek 16-26 odbiorców i później te seriale do tych starszych trafiają. Skojarzyło mi się to teraz trochę z zespołem Happy Set, takim polskim, bo byłem na koncercie z 3 lata temu, już mając 30 lat i pamiętam, jak byłem mając lat 16 i stwierdziłem, że ja jestem jako 30-latek, a te osoby dalej mają 16 lat. Nie, sitcomy nie mają, nie trafiają wyłącznie do młodych ludzi. No także dlatego, że nie wszystkie sitcomy opowiadają o młodych ludziach. No jeden z najbardziej kultowych sitcomów w historii, Golden Girls, opowiadało o starszych paniach, które przeniosły się na Florydę, gdzie mieszkały razem. Cudowny serial, po prostu pełen złośliwości. Bardzo dużo sitcomów dotyczy życia rodzinnego, czyli tego, co się dzieje właśnie, kiedy już się założy rodzinę i wychowuje się dzieci. Jest w ogóle cała taka osobna kategoria sitcomów poświęconych wyłącznie życiu rodzinnemu, który jest kierowany właśnie do tych rodziców, którzy starają się ogarnąć dzieciaki. No na przykład bardzo słynny serial Frasier, który opowiada o mężczyźnie w średnim wieku, który musi wrócić do domu rodzinnego i zająć się ojcem. Więc nie, sitcomy nie są w ogóle seriale komediowe nie są kierowane wyłącznie do młodych ludzi. Istnieje specjalny rodzaj sitcomów kierowanych do dzieci, one się nazywają kidcoms i to specjalizowało się w tym na przykład Nickelodeon czy Disney Plus i na przykład Hannah Montana to jest taki serial. Natomiast nie, zdecydowanie nie ma jednego wieku, do którego są kierowane sitcomy i wręcz można powiedzieć, że istnieje cały podgatunek seriali komediowych, które są kierowane już do osób w starszym wieku i jakby oddają ich problemy, ich relacje ze światem jako komediowe.
To wróćmy do pytania, od którego się zaczęło, czyli o dobór gatunków, które się pojawiają. Przyznam szczerze, że ponieważ nie dało się wszystkich gatunków omówić, no bo jednak mimo wszystko gatunków serialowych jest sporo, a wydawnictwo nie chciało zaakceptować, że ta książka powinna mieć 1200 stron, to zdecydowałam się wybrać te, które moim zdaniem są najsłabiej rozumiane, a które rządzą się dosyć ważnymi zasadami. I wybrałam sitcomy właśnie dlatego, że mam wrażenie, że część osób nie do końca rozumie, na czym polega mechanizm sitcomu. Wybrałam procedurale, ponieważ dla mnie procedural to jest takie pojęcie absolutnie oczywiste. Jakby ja wiem co to jest, ale wielokrotnie w czasie rozmów o serialach spotykałam się z tym, że ludzie mieli, powiedziałabym, przeczucie proceduralu, czyli czuli, że jest ten taki schemat, są te elementy, które łączą się na procedural, ale nie umieli go nazwać. No ja tak miałem, no doskonale widzę to jakby ten schemat pewien i tak dalej, ale że to miało swoją nazwę, to nie miałem pojęcia. I zawsze mnie strasznie bawiło, jak ludzie mówią, ale w tym odcinku wszystko jest tak zawsze tak samo. Miałam, tak, bo to procedural, tak ma być. Wybrałam seriale antologię, bo mam wrażenie, że nadal ta koncepcja jest nie dla wszystkich zrozumiała, a najgorsze jest to, że bywa niezrozumiała dla mediów. Na przykład mówią, że ktoś odszedł z serialu, w przypadku, kiedy mówimy o serialu, który jest serialem antologią, po prostu nie odszedł, tylko miał się pojawiać w jednym sezonie. Jaki tam jest? Akurat może rozumieją, ale to wiesz, zawsze dobra klikalność. Tak. Ale potem to jakby zatruwa rozmowę, to znaczy ludzie jakby się, pamiętam jak po True Detective, po detektywie, po pierwszym sezonie było takie, detektyw będzie miał kontynuację, a aktorzy w głównych rolach nie wrócą i takie długie dyskusje, co się stało, dlaczego oni nie chcą grać, no takie, bo to seria antologia, tak? Tak to działa. Więc i też miałam, tak pamiętam jak było dużo rozmów o Black Mirror, to jakby ten antologiczność tego serialu, na czym ona polega, nie zawsze od razu się przyczepiła do głowy. I nie pamiętam, jaki tam jest jeszcze gatunek, który wybrałam. Przyznam się, nie pamiętam spisu treści mojej książki na pamięć. Bo może no, to historyczne były? Tak, historyczne wzięłam, dlatego że to jest taki mój konik, ja o nich wielokrotnie pisałam. Zresztą przyznam szczerze, że byłam zła, bo skończyłam pisać tą książkę i pojawili się w Bridgertonowie ten serial Netflixa, który osiągnął niesamowity sukces. I to jest w ogóle mega temat na osobny rozdział niemalże. I co? I oni się pojawili, kiedy ja już miałam tą książkę w składzie bodajże. I mam taka zła po prostu. To jest zresztą w ogóle olbrzymi minus pisania o rzeczach bieżących w sytuacji, w której rzeczy mogą się tak szybko zmienić, że po prostu pamiętam, że jak napisałam pierwszą wersję książki, to tam miałam napisane daty, kiedy dane platformy streamingowe zaczną działać i zanim ta książka do mnie wróciła, to te daty się pozmieniały, czy już coś zaczęło działać, więc musiałam być bardzo uważna w tym zakresie, bo po prostu to jest tak dynamiczna sytuacja, że tutaj może się wszystko zmienić bardzo szybko. A nie ma na przykład horrorów? Nie mówię oczywiście o tym z pretensją, tylko że na przykład mnie zainteresował ten powrót horrorów, jakie znamy z Archiwum X, nie? Znaczy w tej konwencji takiej, no bo Stranger Things tak jest trochę postrzegany, znaczy w tym takim tle, szatach. Znaczy wiesz, no ja bym tutaj Stranger Things bardziej, moim zdaniem jest wariacją na temat kina nowej przygody i tego wszystkiego, co się działo w kinematografii lat 80. Nie ma o horrorach, dlatego że ja nie oglądam horrorów, po prostu. Nie oglądam żadnych horrorów. Stranger Things dla mnie jest przykładem właśnie przerobienia motywów filmowych lat 80. Dla mnie Archiwum X to w ogóle nie jest horror, tylko procedural z wątkami sci-fi, więc widzisz, że ja mam inne sposoby myślenia. Ale przyznam szczerze, mam taką zasadę, że nie piszę o rzeczach, na których się nie znam i nie mogłabym dobrze omówić serialowego horroru, bo za mało serialowych horrorów widziałam i za mało też się znam na horrorze jako gatunku, ponieważ jeśli jest coś, czego nienawidzę w życiu, to się bać i unikam tego za wszelką cenę, jeśli mogę w rozrywce. Książki Stephena Kinga czytam tylko przy zapalonym świetle i to nie wszystkie, bo są takie, których nie czytam w ogóle, bo się bardzo boję okładek, więc ja jestem tym gatunkiem człowieka, tak. Mąż czyta Kinga, a później mówi, czy możesz, tak? Nie, on też się nie lubi bać. My jesteśmy takim spokojnym domem, gdzie nikt się nie boi bardziej niż potrzebuje. No ale to takim powiedzmy, że trochę bojącym się gatunkiem są antybohaterowie. Tak. Superbohaterów i antybohaterów jako... Tak. Bardzo mi zależało na antybohaterach, bo miałam takie wrażenie, że to jest coś, co jest bardzo charakterystyczne też dla naszego myślenia o serialach, bo ponieważ jakby takie założycielskie filmy tego nowego serialu, czyli serialu jakościowego, to są seriale o antybohaterach, czyli na przykład Rodzina Soprano, a potem cała ta fala
nie wiem, od House'a przez Dextera po Grę o Tron, gdzie tam w sumie wszyscy są antybohaterami, że miałam takie poczucie, że bardzo jesteśmy przywiązani do tej wizji, że dobry serial to antybohater. Jeśli jest antybohater w serialu, to jest okej, okay, to znaczy, że serial ma ambicje. Ja nie jestem do końca fanką tej postaci, ale, takich postaci, ale z drugiej strony wydało mi się ciekawe, jak one są atrakcyjne właśnie w tej opowieści w odcinkach. Znaczy to, że narracja serialowa, która rozkłada się w czasie i daje im ciągle i ciągle możliwość zmiany swojego działania, oni ciągle postępują nie tak, jak powinni i to, jak możemy właśnie takie dosyć skomplikowane zagadnienia moralne, które wiążą się w ogóle z antybohaterami, rozpatrywać przez dłuższy czas. Rzeczywiście wydaje się, że seriale to jest takie miejsce, gdzie najlepiej się ci antybohaterowie sprawdzają, mogą być najciekawiej zakreśleni. A z drugiej strony ja jestem zafascynowana tym, jak seriale odpowiadają na zapotrzebowanie produkcji superbohaterskich, pomijając fakt, że to ma po prostu niesłychanie długą historię, prawda? To znaczy te pierwsze seriale superbohaterskie to są naprawdę z początków telewizji niemalże. To do tego wszystkiego wydaje mi się, że to jest intrygujące, jak bardzo te wielkie światy komiksowe, które w komiksie można zrobić superbohaterskie, niesamowite rzeczy, są, jak wygląda ta próba przełożenia tego na świat serialu, które wydaje mi się jest ciekawe, bo przez to, że no jednak filmy zakładają te superbohaterskie pewną linearność, chociaż tam też mamy skakanie po przestrzeniach czasowych, czy próby tworzenia uniwersów, na przykład kiedy zobaczymy po prostu, jak rozbudowane jest serialowe uniwersum DC, no to jest niesamowite, tak, to jest dużo bliższe w sumie temu, co się dzieje w komiksach i w tym takim, na przykład to, że w... Akurat z córką oglądam teraz, więc... Co? Co oglądam? Z córką oglądam te seriale DC teraz. Tak, no i dla mnie to jest niesamowite, bo tam, że tam są równoległe ziemie i jakby to jest, to są rzeczy wzięte z komiksów i wydawało mi się kiedyś, że tego się nie da przełożyć na inne medium, tak? A tymczasem się da. I też jest dla mnie ciekawe, bo o ile w świecie filmu jest dosyć taki wyraźna tendencja, żeby patrzeć na przewodnictwo Marvela, że to jest taka spójna narracja i też seriale pasują do filmów, no to jest fascynujące, jak to wygląda w przypadku DC, gdzie ten świat seriali o bohaterach, czyli o bohaterach takich jak Superman, Batman, Flash, Arrow, jest dużo bardziej rozbudowany w serialu niż w filmie, ale też się gdzieś łączą. Dla mnie to jest bardzo ciekawe, jak te teksty ze sobą rozmawiają, jak świat kina i serialu i telewizji się przenika i próbuje się odtworzyć ten niesamowity wielowątkowy świat, który znamy z komiksów, w zupełnie innym medium. To mówiliśmy o rządzie nad sitcomami, a rząd nad superbohaterami. Bo tu zwróciłaś uwagę w książce, że Netflix ma ich mało, w tym sensie, że nie ma tych topowych. No. Znaczy, bo to jest bardzo ciekawe, no bo tak wyszło, że Netflix bardzo dobrze wyszedł na tym, że miał seriale o superbohaterach Marvela, o tych, którzy nie znaleźli się w filmach, czyli miał Daredevila, Jessica Jones, Iron Fista i Punishera. Ale to się zmieniło, kiedy Disney zdecydował się założyć własną platformę streamingową i zdecydował się to wszystko do siebie przyciągnąć. I dzisiaj Disney w ogóle pod tym względem wygrywa, bo nie dość, że Netflixowi się nie opłaca tworzyć postaci seriali z postaciami marvelowskimi, bo jakby gra na boisko przeciwnika. No to do tego wszystkiego Disney Plus może w tym momencie przyciągać ludzi takimi produkcjami jak WandaVision czy Falcon i Winter Soldier, czyli produkcjami bezpośrednio związanymi z filmami, co dla fanów superbohaterów jest bardzo ważne. Zresztą zaraz będzie tam serial Loki, ja się chyba zapłaczę, bo to jest serial, na który ja bardzo czekam, a nie mam Disney Plus, bo ono nie jest dostępne w Polsce. Tak już się złożyło, że Warner Bros. I HBO to jest to samo, w związku z tym seriale z superbohaterami DC są na platformie HBO Max, natomiast Netflix został bez tych wielkich superbohaterów. No i co robi? Szuka innych, czyli ma Umbrella Academy, będzie miał teraz niedługo ekranizację też takiego niezależnego komiksu i Netflix ma, jakby chce i w seriale superbohaterskie, ale to nie są te same seriale superbohaterskie z tymi postaciami, które znamy z DC czy z Marvela. I to ma swój plus, bo dzięki temu mają większą swobodę, jakby mniej hejtu od fanów, którym się nie podoba, jak coś nie wyszło, czy coś wyszło. Z drugiej strony, no rzeczywiście na tym polu jakby nie ma trzeciego uniwersum tak wielkiego, z którego można byłoby
czerpać postacie, więc obecnie no, Netflixowi zostaje szukanie takich niezależnych komiksów, które cieszą się jakąś tam popularnością, ewentualnie szukanie zupełnie innych bohaterów, nie? No, jakby nie da się ukryć, że powiedzmy sięgnięcie po Wiedźmina, to jest jakieś takie sięgnięcie w bok. On nie jest super bohaterem, ale jest popularną franczyzą popkulturową, pod którą można sięgnąć i zbudować na niej jakąś pozycję. Tu pojawił się komentarz, że Disney Plus jest za żelazną kurtyną. Nie, to my jesteśmy za żelazną kurtyną od Disney Plus. Żelazna kurtyna, tak, oddziela. Tak, dwa boki, tak, ale tak, no, on ma wejść do Polski, jakby wiadomo, są napisy po polsku na tej stronie, więc, ale prawda jest taka, no, że chwilowo nie możemy z niego korzystać i ja uważam, że to jest straszne, znaczy rozumiem, że jak zakładasz platformę streamingową, to nie możesz jej puścić od razu w każdym kraju świata, ale świadome wykluczanie części ludzi w ten sposób jakoś mnie strasznie denerwuje. Ja lubię, jak kultura jest dostępna. To takie trochę retro, jak filmy trafiające po latach. Trochę tak. No ja myślę, że to zależy oczywiście od bardzo wielu skomplikowanych kwestii związanych z prawami do dystrybucji różnego rodzaju produkcji. Niemniej jednak, no, wydawało mi się, że jesteśmy jakby już w tym momencie historii, że ta geolokalizacja nie będzie istniała i nie będzie taka ważna, a tymczasem okazuje się, że nie jesteśmy i że to mnie boli, nie ukrywam. A propos geolokalizacji, to seriale, bo to chyba się nie pojawiło, albo nie pamiętam, czyli seriale produkowane dla tych olbrzymich platform streamingowych w danych krajach. To się tam pojawia na marginesie. To jest zresztą taki jakby nowy rzut Netflixa, nie? Żeby właśnie bardzo postawić na te seriale robione lokalnie. Na przykład teraz Netflix kilka dni temu miał coś, co się nazywało Netflix Roadshow, to się tak ładnie nazywa, i polegał na prezentacji tego, co będzie wyprodukowane dla Netflixa międzynarodowo i w Polsce. I rzeczywiście jest bardzo dużo pomysłów na polskie produkcje. No, HBO to robi od bardzo dawna. Jakby HBO, które było na Centralną Europę i na Polskę, które zajmowało się produkcjami właśnie skierowanymi tutaj na tą widownię bardziej lokalną, istniały jeszcze zanim w ogóle był powszechny dostęp do HBO Go, tak, tak jak jest teraz, czyli tylko dla subskrybentów. No oczywiście to wynika z takiej potrzeby dostarczania ciągle nowego kontentu, mówiąc brzydko. Czyli te seriale muszą powstawać, one muszą, ciągle musi być coś nowego. No i do jakiegoś stopnia oczywiście da się to wypełniać produkcjami anglojęzycznymi, ale po prostu jest ich za mało. Znaczy, fizycznie jest jakieś ograniczenie tego rynku, jego możliwości. I tutaj wchodzą rynki krajowe i mi jako odbiorcy Netflixa w Polsce nie ma znaczenia, czy dany serial został wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych czy w Hiszpanii, bo on jest dla mnie nowością od Netflixa, tak? I dzięki temu, bo zasada jest taka, że na platformie streamingowej ciągle musi być nowość. Ciągle musi się pojawiać coś nowego. Ma to oczywiście tą zaletę, że dzięki temu te produkcje stają się sławne tam międzynarodowo. Minus jest taki, że no, czasem może się okazać, że produkcje Netflixowe przynoszą zysk Netflixowi, ale niekoniecznie kinematografii krajowej. To jest ten odwieczny spór między innymi Francuzów z Netflixem odnośnie dystrybucji niektórych filmów, które mają na przykład startować na festiwalu w Cannes, gdzie jest taki nacisk, że film, który chce startować na festiwalu w Cannes, musi mieć dystrybucję w francuskich kinach, a Netflix chce wystawiać swoje filmy do festiwalu. No i chodzi, niektórzy mówią, dlaczego to jest takie staroświeckie, a Francuzi się bronią, że dzięki temu ludzie chodzą do francuskich kin, kupują tam bilety, wspierają francuską kinematografię, a jeśli to oglądają na Netflixie, to pieniądze idą do Stanów Zjednoczonych. Więc też bardzo warto pamiętać, że tutaj oprócz takiego że tutaj zawsze są jeszcze te kwestie pieniężne i biznesowe i to, gdzie właściwie idą nasze pieniądze z tego, że bierzemy udział w kulturze. Ja pomyślałem, że takim głównym elementem jest tutaj pozyskiwanie lokalnych subskrybentów po prostu jako... A to też jest jakiś element, ale to jakby z jednej strony to są lokalni subskrybenci, chociaż no nie ukrywajmy, że nie wydaje mi się, żeby tylko i wyłącznie dla polskich produkcji ktoś kupował Netflixa, ale może, nie ukrywam. Natomiast też chodzi przede wszystkim o to, żeby mieć czym wypełnić platformę w każdym momencie. Zwłaszcza, że czasem można mieć hit za, powiedziałabym, grosze, no nie wiem, 365 dni polski hit odpowiednio promowany przez Netflixa był przez pewien czas jeden z najpopularniejszych produkcji oglądanych na całej platformie. No, widzimy to odzwierciedlenie w niedługo przyznawanych nagrodach, więc Oscara już mieliśmy, a tu... No właśnie, zawsze jakiś międzynarodowy sukces, to znaczy sukces. Prawda? Jeżeli macie pytania do Kasi, to piszcie.
Teraz możemy trochę pobajdurzyć. Jak ty widzisz zmiany, które mogą nadejść jeszcze? Bo tu chyba się, tu nie mamy wątpliwości, że one będą sobie szły i postępowały. To jest, wiesz, ja jestem historyczką z wykształcenia i dla mnie zawsze przewidywanie przyszłości jest jakąś taką zbrodnią, bo mam takie poczucie, ha, 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 ci ludzie, którzy żyli w przeszłości, też próbowali przewidywać przyszłość. Natomiast myślę, że jesteśmy... Jak komuś uda, to później jest, wiesz, 300 lat wspominany, nie? Myślę, że jesteśmy w bardzo ciekawym momencie, jesteśmy w momencie, kiedy ten... To się tak ładnie określa wojnami streamingowymi, czyli ten wielki tort streamingowego ciasta jest dzielony przez coraz więcej podmiotów i wydaje mi się, że następne kilka lat to będzie więcej platform, więcej produkcji, takie wielkie nasilenie i będzie bziup, czyli po prostu będzie i konsolidacja, na pewno dużo platform zniknie, ale także wytracanie chyba tego modelu, że musi być jeszcze więcej produkcji, po prostu nikt nie jest w stanie tego ciągle oferować jeszcze więcej, jest gdzieś jakaś granica, więc myślę, że to będzie tak wyglądać. Zastanawiam się, czy w pewnym momencie nie dojdziemy do jakiejś takiej paradoksalnej sytuacji, znaczy już dochodzimy, że coś, co się udało bardzo mocno zmienić, to znaczy piractwo, że ono wróci, bo jakby nie da się mieć wszystkich platform i powoli ludzie, którzy odłożyli ten swój piracki kapelusz, bo wykupili sobie dwie, trzy platformy streamingowe, wrócą do tego, bo jednak mimo wszystko okaże się, że się tak nie da. Na pewno koronawirus zmienił to, że coraz ważniejsze stają się platformy streamingowe dla dystrybucji filmów. Stają się obecnie mieszana dystrybucja filmowo-platformowa jest konieczna ze względu na pandemię, ale wydaje mi się, że ona już zostanie z nami. To znaczy, że w niektórym, że już coraz bardziej to będzie przyszłość dla niektórych przynajmniej produkcji, taka mieszana dystrybucja i że takich filmów czy produkcji filmowych, które będą wyłącznie w kinie, będzie coraz mniej. Ale jeśli chodzi o przyszłość seriali, to wydaje mi się, że będą się pogłębiały te zjawiska, które już widzimy, czyli zmiana ilości odcinków w sezonie, bo jakby jak binge-watchujemy, to lepiej, żeby było ich mniej, a nie więcej. Wydaje mi się, że niektóre gatunki będą miały bardzo ciężkie... Mniej niż 10, tak? Zakładamy, że 10. Myślę, że możemy nawet dojść do 6, przynajmniej mi się tak wydaje. Mam takie poczucie, że być może niektóre seriale, gatunki serialowe no naprawdę zaczną być retro, czyli na przykład Procedural, bo Procedural się nie zgrywa ze streamingiem. Procedural to jest typowy gatunek telewizyjny. No i zastanawiam się jeszcze, kiedy dojdziemy do momentu, kiedy pewne seriale, które są bardzo mocno związane z telewizją, zaczną przechodzić do streamingu, bo na przykład w tym momencie mamy na streamingu kadramy tak zwane, ale nie mamy jeszcze tureckich seriali, nie mamy telenowel za bardzo, nie mamy oper mydlanych, ale one kiedyś tam trafią, bo kiedyś ludzie, którzy je oglądają, zaczną korzystać z platform streamingowych, takie mam wrażenie. Więc może nas to jeszcze czekać, więc bo jeszcze nie wszystko jest takie oczywiste w streamingu. Dobrą niszę odkryłaś, trzeba iść w tą stronę. No i myślę, że też, że będą się jednak platformy bardziej pozycjonować, jeśli chodzi o to, jak dany serial będzie wpuszczany, bo obecnie jest taka zasada, że raczej cały sezon, ale już powoli pojawiają się platformy, no tak jak Disney Plus, które wpuszczają sezon odcinek po odcinku, tak jak kiedyś, co tydzień. I wydaje mi się, że być może Netflix pójdzie w tą stronę takiej mieszanej dystrybucji, że po prostu niektóre sezony będą dystrybuowane właśnie tak, że będzie odcinek po odcinku, a niektóre seriale będą dystrybuowane tak, że cały sezon naraz, bo to pozwala produkować mniej, a utrzymać dłużej uwagę, więc to też jest taka rzecz. No i to są takie moje refleksje, ale no, mówię, że przewidywanie przyszłości w przypadku tego rynku jest o tyle trudne, że on jest tak dynamiczny, że po prostu pewne rzeczy dzieją się w przeciągu kilku miesięcy i potem patrzymy i myślimy, jak mogliśmy tego nie zauważyć, tak, że tak mogło być. Dobra, na koniec, na luzie. To na jaki serial czekasz? Czy ja czekam na jakiś serial? To ja czekam na trzeci sezon Sex Education, bo jestem bardzo ciekawa, w jaką stronę to pójdzie. Czy ja na to czekam, aż trzeci sezon Szpitala nie Amsterdam trafi na Netflixa, co jest dosyć problematyczne, bo on dopiero leci w telewizji. Czekam, aż ktoś wykupi w Polsce na platformie, do dystrybucji na platformie cyfrowej serial Rezydenci, bo to kolejny serial medyczny, a ja lubię oglądać seriale medyczne. Taka jest dedykacja na początku książki dla mamy, która pozwoliła mi oglądać Ostry Dyżur. Tak. Więc widzicie, że to już jest jeden. Ale czy jest taki jakiś serial, na który czekam zupełnie osobno, to nie. Ja mam jakby tak, ja na bieżąco przyjmuję to, co mi świat daje i staram się nie czytać za dużo o serialach, które będą, bo wtedy mam takie poczucie, że po prostu jest tego za dużo i nie jestem tego w stanie objąć umysłem, więc już powoli się wycofuję z tego sprawdzania, co będzie za 3, 4, 5 miesięcy. Dobra, co piszesz?
co piszę. W tym momencie nie piszę żadnej książki, jest to jakaś drastyczna przerwa, więc piszę bloga w tym momencie i piszę na blogu dla moich czytelników, na blogu, ponieważ mamy takie trudne pandemiczne czasy, to dla pocieszenia dla nich piszę powieść w odcinkach. I co 3 dni pojawia się nowy odcinek. Jest to historia fabularna i po prostu taki serial tylko na moim blogu. I jest takie założenie, już tego zrobiłam raz, zrobiłam to podczas poprzedniego lockdownu, bo poprzednia powieść w odcinkach, która się dobrze skończyła i była miła i taka podnosząca na duchu, a teraz piszę kolejną. I to jest no, taka proza, ale no, to nie jest nic takiego głęboko poważnego i takiego... co miałoby, nie wiem, zmienić losy świata, chociaż muszę powiedzieć, że research do tej powieści zajmuje mi zaskakująco dużo czasu, bo ja lubię, jak rzeczy są dobrze zresearchowane i strasznie się ze mnie moja rodzina śmieje, że ja to tak strasznie researchuję, a potem jedna osoba, która mogłaby powiedzieć, że tam jest jakiś błąd, to jestem ja sama. No, to nie jak Remigiusz. No. Jeżeli nie ma pytań, widzę, to dziękuję Kasi. Dziękuję bardzo. Na obecność. No i czekam, idę czytać to opowiadanie, bo widziałem, że są wrzucane, ale jakoś nie. A ja idę pisać kolejny odcinek. No to się zgrywamy. Do zobaczenia i dzięki serdeczne. Dzięki wielkie.